Good evening, my students. And first, information, or rather request. Słuchajcie, mega prośba do Was. Za każdym razem, jak mi cokolwiek wysyłacie, błagam, podpiszcie wszystko na każdej kartce, na każdym zdjęciu, które mi wysyłacie. Znaczy się imię i nazwisko, bo jak widzicie na moim pulpicie, mam milion tego wszystkiego do sprawdzania. Jak tak ściągam hurtowo, to czasami później muszę szukać długo, żeby dojść do tego, co doszło od kogo. Póki co jest dobrze. Oceny stawiam na bieżąco, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Ładnie, pięknie. I teraz słuchajcie. Dziękuję za wszystkie przesłane prace klasowe. Póki co nagrywam to o wiele wcześniej. Nie wszyscy jeszcze mi wysłali, ale jeszcze macie dwa dni, bo dzisiaj 17, wbrew pozorom. And today we will continue our grammar, so please open your books, page 55. Muminki można wyłączyć. Class 8, ok. So, in your notebook, complete the sentences with the gerund or the infinitive form of the verbs in the box. Słuchajcie, z tym gerund słyszałem tyle opcji wymowy, że ostatecznie w zależności od kraju różnie to brzmi. Słyszałem gerund, 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 gerund i tak dalej. Ale to nie ma znaczenia, po prostu najważniejsze, że wiecie, że chodzi o końcówkę ing w słowie. So, uwaga. Teraz tak, żeby zrozumieć to, co robiliśmy. Rich doesn't make you happy. Czyli bogatym nie sprawia, że jesteś szczęśliwy. Czyli bycie bogatym. Bycie to jest pierwsze słowo, a mieliśmy, że jeżeli na początku jest czasownik, to zawsze będzie z ing. Being rich doesn't make you happy. Oczywiście największe kłamstwo świata, bo za pieniądze w tych czasach można mieć wszystko, łącznie z super lekami, więc nawet jeżeli ktoś byłby chory, ma większe szanse na przeżycie. I want that film. Ja chcę. Pamiętajcie, po czasowniku stawiamy bezokolicznik, jeżeli jest on potrzebny. Czyli I want to see. Ja chcę zobaczyć tamten film. Long hours makes me feel tired. Co można robić długie godziny? Of course, walk. And because it is at the beginning of the sentence, it will be working. 4. In a house in London is very expensive. So, what do you do in the house you live? So, living in the house in London is very expensive. I to jest prawda. Miałem taką przyszywaną siostrę, która mieszkała w Londynie. I naprawdę, słuchajcie, samo mieszkanie kosztowało ją więcej niż u nas zarabia się dwie najniższe krajowe. He'd like, została travel, więc like po przymiotnikach, he would like, no właściwie nie, to jest czasownik, bo tu jest w aspekcie chciałby. He'd like to travel to Asia. Ok, dzisiaj jeszcze raz sobie to wszystko omówimy, przeczytamy i tak dalej, żebyście sobie przypomnieli, o co w tym chodzi. Ale to dopiero jak zrobimy te zadania, bo może dzięki zadaniom się rozjaśni. In your notebook, write the words in the box in the correct group. Followed by a gerund and followed by an infinitive. Czyli follow, podążać za czymś, czyli co następuje z gerundem infinitivem.
Czyli jeżeli mamy słówko, ja wam to zaraz rozpiszę. Dwa. Uczyliśmy się już chyba w piątej klasie to było, może nawet wcześniej, że jeżeli coś dotyczy uczuć, to zawsze następne słowo jest z ing, jeżeli jest to czasownik. Czyli na przykład I like swimming. I enjoy też dotyczy uczuć. Więc po enjoy będzie też ing zawsze. I enjoy dancing with my students Macarena. So I enjoy dancing Macarena with my students. Ok. Mieliśmy też, że ing stawia się, jeżeli mamy przyimek. A co to jest przyimkiem? Look forward to. I teraz, kiedy są te magiczne bezokoliczniki? Po czasownikach przede wszystkim, czyli want, need, I want to go, I need to eat. Decide, arrange, zaaranżować, would like, I would like to buy an ice cream, and can't afford. Czyli pamiętajcie, jeżeli jest przymiotnik lub zaimek, to następujące słowo będzie z ing. Jeżeli jest czasownik, to następujące słowo będzie bezokolicznikiem, czyli tu coś tam. 55.10. Match 1-7 with A to G to make sentences. Then complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets in your notebook. Okay. So first, I am looking forward to 1 i mamy, że po tu, mieliśmy w tej tabelce, co jest wyżej, jest ing, czyli starting my new job next week. Czyli nie mogę się doczekać, gdy rozpocznę swoją nową pracę w przyszłym tygodniu. We've arranged. Co można zaaranżować, słuchajcie? Spójrzcie na te słowa. No jedzenie, oglądanie się, czytanie. Najlepsze to będzie meet, so F. I mieliśmy arrange, to jest czasownik. Po czasownikach zawsze będzie to meet. 3. I can't afford, czyli nie stać mnie, nie mogę sobie pozwolić na... I can't afford D buy a new laptop. Afford pozwolić, co oznacza co zrobić, czyli czasownik. Więc znowu będzie to buy. 4. I'm always hungry and I enjoy. No to ja o mnie jak nic. Of course, enjoy, czerpię przyjemność z czego? Z jedzenia, więc enjoy to jest to wyrażenie uczuć, że jestem szczęśliwy, gdy mogę jeść. So it is eating. I enjoy eating more than cooking. Of course, it's true. 5. My sister spends a lot of time. No i teraz na czym? My sister spends a lot of time. Coś tam in her mirror. I teraz słuchajcie, nie mamy czasownika, bo time to jest rzeczownik,
więc nie będzie zaskoczenia, będzie looking. Pamiętajcie, że tu coś tam jest tylko jak jest czasownik albo przyjmek. Six. At the moment we're learning. No to cię uczymy w tym momencie, a uczyć się to oczywiście czasownik, czyli to speak German. And the last one, seven, I haven't finished. Of course, C, because this is the only option, sorry. Looking was with B. So, I haven't finished this wonderful book yet. Ja nie ukończyłem. I teraz jest haven't finished. Tu trochę może być inaczej, bo będzie reading. Ale to jest akurat czas present perfect continuous, o którym będzie kiedyś. To nie są łatwe rzeczy, to są trochę zagmatwane rzeczy, ale uwierzcie mi, że często jest tak i zobaczycie sami, że czasami wystarczy na czuja robić i w ten sposób najlepiej się nauczyć, bo kucie się, nie wiem, 500 różnych słów, no to może być trudne. Najlepsze jest to, co wam powiedziałem, żeby zapamiętać z tej funkcjonalności, że ten czasownik w formie bezokolicznika używany jest po niektórych czasownikach i po większości przymiotników. Natomiast ten z ing używany jest jako podmiot w zdaniu, czyli na początku i po niektórych czasownikach tych czerpiących przyjemność i po przyimkach. Czyli enjoy. No tak, to jest czasownik. Coś tam zagmatwałem. In your notebook, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. My dad really enjoys i zawsze po wyrażaniu uczuć, że lubi. To będzie playing golf. I wanted, czasownik taki konkretny. I wanted to watch the film, but it was too frightening. I would really like, i słuchajcie, tu nie jest like jako lubić, tylko jako chciałbym. A chciałbym to jest typowy czasownik, więc I would really like to go out tonight. I can't afford, nie mogę sobie pozwolić, więc I can't afford to buy a new pair of shoes. I'm really looking forward to, po przyimkach ing, seeing you. Let's do the 12th. Write the correct words in your notebook. Sarah and mom are talking. Mom, can you help me? I don't know what to wear for my job interview. What about my new jeans? About przyimek. A jak jest przyimek, to będzie to samo, co tu było po to, co oznacza, że wearing. Okay, this is one. What about wearing my new jeans? I think you need. Potrzebujesz jest czasownik, więc I think you need to wear something more formal. Słuchajcie, z tym jest problem taki, że zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy do dziś ogarniają czasowniki, przymiotniki, przyzłówki, przyimki i po polsku, a co dopiero po angielsku. Dlatego od razu wam powiem, że tylko osoby, które wiedzą, co to dokładnie jest za część mowy, nie będą miały z tym problemu, chyba że są tak osłuchane z angielskim, że właśnie na czuja uda im się zrobić. I teraz zaczynamy zdanie. Jeżeli zaczynamy zdanie, jest to podmiot zdaniu, czyli wyglądanie smart is important, so it is looking. Okay. I'll wear my blue skirt.
I znowu mamy początek zdania. Na początku zdania zawsze jako podmiot będzie z ING. Being on time for the interview is also important. Oh no, is that the time I'm a bit late? It is difficult, trudne, to see how you will get there on time. Come on, I don't take you in the car. Pamiętajcie, ważna sprawa, nigdy nie spóźniamy się na rozmowę o pracę. I teraz słuchajcie, jeszcze raz to wszystko przerobimy, powtórzymy, czytam i wyjaśniam. The first conditional, bo mamy tu aż cztery różne kwestie gramatyczne i to niełatwe, więc jedziemy. Pierwszego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o sytuacjach, które prawdopodobnie wydarzą się w przyszłości oraz o ich następstwach. Pierwszy tryb warunkowy tworzymy w następujący sposób. If plus present simple plus will lub won't plus bez okolicznik bez to. Czyli na przykład if we go to Madrid, we'll stay in a hotel. If he arrives late, he won't get a seat. W pierwszej części zdania warunkowego możemy opisać sytuację, a w drugiej jej następstwa lub też odwrotnie. Czyli tak jak po polsku. Jeśli do mnie ktoś zadzwoni, odbiorę telefon, jeśli ktoś zadzwoni. Jeżeli w pierwszej części zdania pojawia się opis sytuacji, która prawdopodobnie wystąpi w przyszłości, to w zdaniu stawiamy przecinek. Czyli if you go out in the rain, przecinek, you'll get wet. Natomiast jeżeli się zaczyna zdanie na you will, to tego przecinka nie ma, jest po prostu kropka na samym końcu. Przecinka nie stosujemy, jeśli zdanie zaczyna się opisem następstw sytuacji, if występuje w drugiej części zdania złożonego, czyli you'll get wet if you go out in the rain. I mamy situation consequence, to jest w ogóle strona 60. If you are a great singer, you will get a recording contract. If I am a great singer, will I get a recording contract? Więc zwróćcie uwagę, że można też tworzyć pytania w związku z tym. Consequence, situation. You will get a recording contract if you are a great singer. Will I get a recording contract if I am a great singer? The second conditional. Drugiego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o mało prawdopodobnych wydarzeniach i sytuacjach w teraźniejszości i przyszłości oraz o ich hipotetycznych skutkach, czyli takich, że być może się wydarzą. Drugi tryb warunkowy tworzymy w następujący sposób. If plus past simple plus would lub wouldn't plus bezokolicznik bez to. If I sold my car, I'd buy a motorbike. Jeśli w pierwszej części zdania pojawia się opis sytuacji, to w zdaniu stawiamy przecinek. If they did more exercise, przecinek, they wouldn't be so unfit. Przecinka nie stosujemy, jeśli zdanie zaczyna się opisem następstw sytuacji. They wouldn't be so unfit if they did more exercise. Czyli nie byliby tacy nie fit, gdyby robili więcej ćwiczeń. Situation consequence. If I had more money, I would buy that dress. If you had more money, would you buy that dress? Consequence situation. I would buy that dress if I had more money. Would you buy the dress if you had more money? Gerunds. Gerunds, subject of a sentence, after verbs, after prepositions, czyli making cakes is easy if you have a good recipe. Na początku. I like singing in the shower, czyli ING jest po wyrażaniu predyspozycji. After watching the film, they had an ice cream, czyli po przyimku. Formy czasownika z końcówką ing, czyli gerund, stosujemy w poniższych sytuacjach. Jako podmiot w zdaniu, finding a job can be difficult.
Po niektórych czasownikach. I enjoy playing the trumpet. I don't mind working until 7 p.m. Have you finished eating? Często te ed. I po przyimkach. I'm dreaming about going on holiday. I'm interested in working on this project. Infinitives. Infinitives after verbs i after adjectives, czyli mogą być po czasownikach i po przymiotnikach. Do you know how to play the piano? She wasn't pleased to see the dog in the garden. Czasownika w formie bezokolicznika używamy po niektórych czasownikach. I don't want to talk to you. We expect to arrive at 10 o'clock. Did to help you to do the exercise. I po większości przymiotników, it is nice to meet you. We were not happy there. We were not happy to be there. Więc słuchajcie, tak ta sytuacja cała wygląda. To jest właściwie taka już delikatna powtórka tego wszystkiego. Trochę jest to przykre, że oni wrzucają wam właściwie cztery różne kwestie na dwóch stronach. Ale spokojnie do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to tego typu zdania myślę, że mogą się pojawić w jednym lub dwóch zadaniach. Ale to też nie jest pewne. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zrobić krótszą lekcję z tego względu, że to są ciężkie tematy gramatyczne, więc wolałbym, żebyście sami nad tym posiedzieli, pomyśleli. Jak macie pytania, piszcie, słuchajcie. Może jeszcze jakoś bardziej da się mi wytłumaczyć to wszystko, więc zawsze możecie te wątpliwości spróbować rozwiać. Na następnej lekcji poznamy nowe słówka. Potem zrobimy sobie talking about a job. Może będzie jakieś zadanie dodatkowe w związku z tym dialogiem. No i będziemy mieli do pisania zadanie a cover letter email. Ogólnie nie chcę was zadręczać, wiem, że macie milion przedmiotów. I myślę, że no, nie będę wam kazał tego pisać. No ale jeszcze zobaczymy. Wypoczywajcie, słuchajcie, zasługujecie też na wypoczynek, bo wiem, że to wszystko nie jest łatwe. Zdaję sobie sprawę, że wielu rodziców nie może pomóc, tym bardziej z tak zaawansowanym angielskim, więc jestem dla was wyrozumiały. Damy radę, wierzę w was. Pozdrawiam, życzę fantastycznego wieczoru, dobrej nocy. Goodbye.